Pod poprzednim odcinkiem ktoś napisał mi, że Dave zamienia się w Herobrine'a. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem właśnie to sprawdzić. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Dave ma coś wspólnego z Herobrine'em. Tak jak zobaczyliście w poprzednim odcinku, ma białe oczy, tak samo jak Herobrine, dlatego ktoś mi to napisał w komentarzu, że on właśnie zmienia się w Herobrine'a. I chciałbym to dzisiaj sprawdzić, czy on w ogóle wie, kto to jest Herobrine, czy on w ogóle jakby się z nim zna, czy on w ogóle... Może nim jest, może to jest, może Herobrine w niego wstąpił, czy coś innego. I tak to sprawdzimy. Zanim jednak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, załóżmy, no tak 6,5 tysiąca łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, w którym znowu sprawdzimy, co się takiego wydarzyło. W opisie macie link do moich dwóch innych kanałów, w sensie do kanału na Twitchu i do kanału Szczypson Plus. Na Szczypson Plus za niedługo będę wracał też, między innymi z serią z Lego z Dave'em, ale też pojawi się tam Minecraftik specjalny, taki serwer, nad którym właśnie sobie pracujemy wraz z Dave'ikiem też, więc myślę, że warto tam wbić, ponieważ tam się będą naprawdę mega rzeczy działy, no i was tam nie może zabraknąć. Mamy tam ponad 10 tysięcy subskrypcji, nie pamiętam ile dokładnie, chyba 14 tysięcy, więc załóżmy, że wbijmy te 20 tysięcy, zanim zdążę tam wrócić. No żartowałem, ale jeżeli tam wbijecie, no to będzie mi naprawdę mega miło. Poczekajcie chwilkę i tam za niedługo naprawdę będzie się działo. Z tym, że teraz też robię zapas filmów, ponieważ za niedługo wyjeżdżam na Chorwację i po prostu muszę mieć zapas, więc wszystko nagrywam na szybkości. Nie wiem, ile zdążę nagrać i ile to będzie, ale obiecuję, że jak wrócę 14 lipca, to już naprawdę będzie potęga. Dobra, jak widzicie, tam jest Dave'ik. Mam leciutki plan mam dzisiaj na odcinek. Przede wszystkim ja chciałbym go tak podpuścić. Czy on mi coś powie o tym Herobrine'ie i tak dalej, i tak dalej. Może zauważył już, że ma białe oczy i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie idziemy do niego zobaczyć, co tam u niego. Halo, halo, Daveson. Czego chcesz z mojego domu? Nie, niczego nie chcę z twojego domu. Ja chcę z tobą po prostu normalnie porozmawiać, ponieważ słuchaj, zabiłeś mnie w poprzednim odcinku, co mi się bardzo nie podoba. Proponuję, żebyś właśnie tak jak schowałeś mnie, tak ściągnij zbroję. Nie będę ściągać mojej zbroi. Ściągnij. Proszę, nie będę ściągać mojej zbroi. No ale zabiłeś mnie w poprzednim odcinku. Dobra, no to ja założę, żebym się czuł bezpiecznie. Ale ty i tak masz diamentowe buty, to jest niesprawiedliwe, wiesz o tym. No kurde, przestań, proszę. Co ja ci zrobiłem? Dlaczego ty mnie bijesz? Co ty jesteś opętany jakiś? Proszę, nie bij mnie, ja chcę z tobą porozmawiać. Czego po prostu chcesz? Słuchaj, czego? Widzisz, że masz białe oczy? No ja takie zawsze miałem. Dobrze, dobrze, no okej, jeżeli tak myślisz, to dobrze. Ale powiedz mi, czy wiesz, kto jeszcze ma takie białe oczy? Kto? Nie wiesz? Nie wiesz, tak? Nie. Mhm, dobrze, to ja bym chciał ci coś pokazać, wiesz? Spoko. No to chodź za mną, tutaj powolutku. Ogólnie to, słuchaj, bo ty mówisz, że nic się z tobą nie ten, ale jak ty się czujesz w ogóle, bo ty mówisz, że czujesz się potężnie jakoś. Tak jakoś, tak silniej, tak mocniej się czuję, mocniej. Ale dobra, czuję się dobrze, tak? Czuję się dobrze. Ale nie widzisz, że ewidentnie coś jest z tobą nie tak, że coś się czuję inaczej się zachowujesz? Bardzo dobrze, bo czuję, że mogę kroić tosty, kiedy tylko chcę. Nie, no stary, nie rób, ała, no proszę, schowaj ten miecz. Co ja ci zrobiłem? Pokrój sobie ich. Ich se pokrój, widzisz? Dobra, tak, już pokroiłeś? Chodź tu na dół. Dobra, ja jestem na dole. O, ty też tak, żeś sobie powoli spadł. Znasz to miejsce? Znajoma kryjóweczka. To ja. Tak się ucieszył. A tego tutaj znasz? O siema, cześć, jak tam ci idzie? Czemu on do mnie nie mówi? Normalnie rozmawiałem z nim ostatnio. Co? Jak to z nim rozmawiałeś? Dlaczego on nie chce ze mną... Gdzie? Przecież to jest jakiś kij, to jest podpucha! Nie, gdzie? Zostaw mnie, proszę! Dobra, zwialiśmy. Czekajcie, bo ja muszę... O nie, jest tutaj. Szybko ściągam zbroję i piję potę na niewidzialność, którą sobie przeszykowałem. Bo wiedziałem, że tu się wydarzą dziwne rzeczy. Dobra, wypiłem. Co jest nie tak z nim? Co jest z nim nie tak? Ała, nie no, widzi mnie! Jak on to robi? Jak on to zobaczył? Jak on to zobaczył, że ja tam jestem? Ała, prawie mnie zabił. Na ciosa prawie zlazłem. Czekajcie. Muszę się schować gdzieś tu na chatę. Co za pajac. Jo. Mi wyzywał mojego kolegę, kurde. Co? On jest kolegą z tym Herobrine'em? Co? Jak tak można? Dobra, czekajcie, idę za nim, zobaczę, co on będzie robił. Bo ewidentnie coś jest z nim nie tak. On się ewidentnie spiknął z Herobrine'em. Czyli ten, kto napisał to w komentarzu, no to ewidentnie... Miał rację. Ewidentnie miał rację, że coś jest na rzeczy. Co teraz chłop będzie robił? Rozmnażał krowy będzie. Nie, no krowy rozmnaża. Nie, on jest głupi, myśli, że ja podejdę do tych krów. Nie, nie ma takiej możliwości. Co on robi? Ty zabił krowę. Czekaj, pisze jakąś tabliczkę wali teraz.
Czekajcie, mnie nie widać na pewno? Dobra, mnie nie widać. Nie mam nic. Co napiszę? Ciekawy jestem. Czekajcie, muszę... O kurczę, dobra, napisał. Heroś? Uważaj, ktoś chce nas... Heroś! To on do niego... Co? Heroś! Herobrine'a Heroś nazwał. Czajcie bazę? Co jest grane? On się ewidentnie spyknął z Herobrine'em. Nie, to trzeba jakoś pokonać, słuchajcie. Ja wiem, że trzeba pokonać... Nie, no znowu mi pole ziemniaków zbiera. No to jest przecież, to jest najgorszy typ, przecież tutaj, prawda, żaby Dave'a. On nigdy mi tak w życiu nie robił. No i co jeszcze będzie, co jeszcze zepsujesz, co? No weź sobie tą głowę, ona i tak, ty ją tu postawiłeś. Co jest grane? Co on robi w ogóle, jaki dziwak. Czekajcie, nie, założyłem zbroję. Dobra, dobra. Dobra, on się napalił, na te moby się napalił. Dobra, czekajcie, kurczę. Czemu on to za kółko założył? Jak on się cieszy w ogóle z tego, że głowę sobie założył na łeb? Co on robi? Jezu, który jest nawiedzony, ja nie chcę z nim gadać. Zaatakował go ktoś. Szkielet, znaczy nie. Patrzcie, jaki tu atak porządny ma. Chłop, co robi? Jak ten zombiak za nim leci. Dobra, ciekawy spokój jestem, co się zrobi jeszcze. Spokój się, Andrews. Z kim on gada w ogóle? On z zombiakami gada. Co on z nim jest nie tak? Nie będzie dzisiaj kolacji. Nie zabiorę cię do knajpy. Co? On normalnie do knajpy chodzi ze szkieletami. Myślałem, że mnie widział. Bo już szedł wprost na mnie. Wprost na mnie szedł. Dobra. Czekajcie, bo on się ciągle z mobami bije. Ja mam nadzieję, że on nas zabierze gdzieś w jakieś ciekawe miejsce. Mam nadzieję takie przynajmniej. Czekajcie, idzie. Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Wielki panie, proszę o wskazówki. Proszę o wskazówki. Oddaję głowę niewdzięcznika. Co? Który nie stosował się do poleceń pańskich. Co? To jest niewdzięcznik. Proszę dać mi dalsze wskazówki. Ciekaw jestem, czy teraz... Ja. Patrzcie, o tym też mówiliście na poprzednim odcinku, że ma B na plecach. Też to widziałem, ale o co chodzi z tym B? No chyba, że wielki B go po prostu ten, ale no tak jak mówię teraz do tego wielkiego pana, tylko o co chodzi? Dlaczego akurat ten wielki B miał nam pomóc, a on póki co tylko utrudnia sytuację. Ej, dobra, bo jesteśmy sami na serwerze. Położę się tu obok w tym, prawda, łóżku obok niego, ale zobaczymy, dobra. O, dzień, nie spodziewałem się tego. Widocznie Bouchon musiał pójść spać. Co on się ze mnie nabija? Nazywa mnie Bouchon, bawi go to. Co za chłop. Poczucie humoru mu ewidentnie zostało z czasów, kiedy był normalną żabą. No i niszczy mi pole, dlaczego on to robi? Pora zniszczyć Bouchonowi trochę farmy. Kurczę. Au! Auć! Chodź! Ała! Nie pół, dwa serduszka! O ty kurczę. Nie wiem, gdzie jestem. Ile mamy potki na niewidzialność jeszcze? 3,5 minuty. O ty kurczę. O! Blisko. Ła, nie! Serduszko jedno. Porobił mnie. No i dobra, zaraz mieliśmy się tutaj, przynajmniej chociaż tyle. Ale nie mam nic totalnie, nie mam szans z nim. Czekajcie, jest jakaś podka tu u niego. Nie ma nic. Jakąś podkę na jedno, nie. Tu ma ziemiory jakieś, ale co on se gwizda tam? Czekajcie, nie, teraz nie może nas zauważyć, bo jestem bezbronny. Ała, jak głośno. Ała, nie jest tutaj! Nie, jak on strasznie gwizdzie! Nie, no goni mnie! Ała, nie, zostaw mnie, zostaw! Dobra, wiem jak go zgubię. Ała! Wejdę w inny portal po prostu. Teraz, znaczy w portal, no to ten płytkę tam. A jakbym go wrzucił z powrotem do... Ała! Nie, proszę, serduszko jedno. Jestem na strzała, to jest bomba jedna i jest po mnie. Ała, nie, no znowu mnie zabił. Jaki on jest straszny, co się z nim stało dziwnego? Ewidentnie chce mnie zniszczyć. Ej, dobra, coś się z Dave'em dzieje niedobrego i musimy to zmienić. Musimy się dowiedzieć, co z nim jest nie tak. Odwaliło mu totalnie, on jest opętany jakiś. Ale teraz to już tak na poważnie. Słyszycie, co on mówi? Bouchon! Jaki on jest nienormalny. Bouchon! Co z tym jest nie tak? Dave! Ha? Dave, chodź.
Pokaż mi, gdzie jest ten portal, przez który przeszedłeś. No proszę, nie rób mi nic. Czemu ty mi bijesz? Portal? No. Dobra. Dobra, chodź. Słuchajcie. Spróbujemy go tam wrzucić z powrotem. Zobaczymy, portal, zobaczymy, czy się uda. Jo, dobra. Wielki pan dał rozkaz, tu mi zniszczę całą wioskę. Szybko, prędko, nie będzie tu tostów ani żadnych mlek. Mleka wszystkie znikną, tosty również, zielonkawy król pójdzie w niepamięć. Wielki pan B daje mi rozkaz, piękne życie jest. O co chodzi? O! O ty! O ty! Nie! Ale nie, teraz... Nie! Nie! Zacząłeś. To był tak dobry plan! To był tak dobry plan, żeby go tam wrzucić z powrotem! Dlaczego go ten portal od razu nie pochłonął? To był tak dobry plan! Perfekcyjny by, przecież my tam wrócił, może by był normalny w końcu. Dobra, tyle w tym odcinku. Nie udało nam się to totalnie, ale był bardzo dobry plan. Bardzo, bardzo dobry plan. Ja już przez chwilę nawet myślałem, że on się uda. Ale dobra, no trudno. Słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. O, to moje itemy w ogóle zostały, on tego nie zebrał. Myślałem, że on to zebrał i mi tego nigdy nie odda, ale dobra. Chociaż tyle, że mam te itemy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu rozwiązania tego problemu. Jak go rozwiązać? Myślę, że zabranie go do tamtego świata będzie na pewno korzystne dla niego i może to sprawi, że wróci stary Dave. Widzimy się jutro, czekam na wasze propozycje, trzymajcie się, na razie, pa pa!